Czy jesteś gotowa? Tak. Więc zaczynamy. Protokół 242 pod nazwą Poczęcie. Sesja badawcza metodą kalogrifacji. Marto, zadaję Ci pierwsze pytanie. Połącz się teraz ze wszystkimi informacjami obecnymi w eterze, które dotyczą procesu poczęcia każdej istoty ludzkiej i opowiedz mi o pierwszym obrazie, jaki odbierasz. Widzę ciemny tunel z jasnym światłem. Na jego końcu słyszę jakieś odgłosy ludzi i widzę ruch i czerwień. Czy odbierasz coś jeszcze? W tym tunelu jest jakaś taka łatwość przesunięcia się naprzód. Coś, co ułatwia, tak jakby zwiększało poślizg dostania się na koniec tego tunelu. To przejdziemy do następnego pytania. Gdzie znajduje się część subtelna chwili poczęcia? Ma to jakiś związek ze słońcem? Z energią słoneczną, z ciepłem. Chcę taki takie przeskoki, wędrówki. Takie skokowe przemieszczania się. Część istot. Subtelnych? Tak. To przejdziemy teraz do trzeciego pytania. Przez jakie warunki, etapy i stany przechodzi każda część subtelna w trakcie poczęcia? Niepokój, strach, zaskoczenie, znowu pojawia się strach, jakiegoś rodzaju zacieśnienie tego, czym jest. Możesz wyodrębnić tam jakieś etapy w tym procesie? To, co jest istotne, co widzę, to to, że strach pojawia się kilkukrotnie. Chciałam to w takiej kolejności, jak to powiedziałam na początku, tak jakby te etapy przebiegały w takiej właśnie kolejności. Rozumiem.
Przejdziemy dalej. A teraz, Marta, przyjrzyj się części subtelnej i ciałom energetycznym embrionu w trakcie poczęcia. Całe ciało subtelne pulsuje i jest rozluźnione. To, co staje się bardziej intensywne, to ciało emocjonalne. Bardziej intensywne niż było przedtem. I to też ma charakter czegoś nowego. No, widzisz może część mentalną. Część mentalna pojawiła mi się jako słowo idę. Jako taki ruch pójścia naprzód. Cokolwiek to jest, czymkolwiek on oznacza w tym momencie. Podbierasz coś więcej? Ciekawość, niewiedza, pozytywne nastawienie. I jeszcze raz bardzo silny ruch, żeby iść naprzód. Dobrze. Przejdziemy do kolejnego pytania. Przyjrzyj się poczęciu w odniesieniu do wszystkich uczestników tego procesu. Matki, ojca, dziecka. Sprawdź, jakie warunki subtelne zawsze dają początek takiej kokreacji. Ze strony matki wyraźnie chcę. Ze strony ojca podążam za tym chcę. Jeśli chodzi o embrion, jakieś takie poczucie wskoczenia do studni i głęboki skok. I takie poczucie też nieważkości przez dosyć długą chwilę. Swego rodzaju spadania. A jakie warunki subtelne zawsze dają początek takiej kokreacji? Pojawia mi się miękkość. To jest przy kobiecie. Działam przy mężczyźnie. Jestem przy embrionie. Bardzo dobrze. Następne pytanie. Jakie niebezpieczeństwa mogą się pojawić w trakcie poczęcia? Hmm.
pojawił mi się obraz, kiedy no właśnie ten embrion jest w tym momencie tego spadania, tego skoku. I coś nagle pojawia się. Ściana, która uniemożliwia mu przejście przez to, i on rozsypuje się, spada się. A czym to jest? Ta kada. Ta blokada to jest strach. Czyj strach? Matki. I wtedy nie dochodzi do poczęcia, tak? Tak. Jakie jeszcze niebezpieczeństwa widzisz teraz? Zapętlenie się czasu i przeznaczenia? Skąd to się bierze? A to przeznaczenie jest przez kogo skreowane? Z zewnątrz. I widzę embrion, który w tym momencie jakby zatrzymany jest w zawieszeniu i w jakimś takim ruchu obrotowym. Taki zapętlony, a nie. Takim. Dobrze, potem rozpracujemy to szerzej. Czy jeszcze coś jest, co jakieś niebezpieczeństwa w trakcie poczęcia? Z innej strony. Nie widzę nic więcej. Dobrze. Przejdziemy do następnego pytania. Przyjrzyj się tym niebezpieczeństwom w odniesieniu do trzech zaangażowanych w ten proces współtwórców: ojca, matki, dziecka. Co odbierasz na ten temat? Czy mogłabyś sprecyzować jeszcze raz, to, jeśli chodzi o te niebezpieczeństwa i. Przyjrzyj się tym niebezpieczeństwom w odniesieniu do trzech zaangażowanych w ten proces współtwórców. Okay. Ojca, matki, dziecka. Czyli teraz jakie niebezpieczeństwo to niesie dla ojca, dla matki, dla dziecka? Dla dziecka pojawiło mi się po prostu odroczenie wcielenia. A przy tym zapętleniu, o którym wcześniej mówiłam, to też dla dziecka. Tak jakby tu jest niebezpieczeństwo wskoczenia nie swoje. Może sprecyzować, w co nie swoje, co masz na myśli, mówiąc nie swoje. Dokładnie. Los, nie swój los. Dobrze, potem przejdziemy. Boże, teraz chcesz powiedzieć, czym jest ten los? Kto skreował ten los? Kto sporządził ten los?
to przyszło z zewnątrz. Czyli to jest kreacja zewnętrzna. Tak. Jeżeli to dziecko jest niebezpieczeństwo, w takim razie wpadnięcia w czyjś los. Tak. I wtedy, jakie jest niebezpieczeństwo? Dochodzi do czego? Jakie są skutki tego? Życie nie swoim życiem. Zagubienie, poczucie zagubienia w życiu, później z tego wynikające. Poczucie niebycia na swoim miejscu. Nieumiejętność znalezienia kierunku swoich działań. Tak jakby poczucie takiego ciągłego zagubienia, zbłądzenia i nieumiejętność odnalezienia tej właściwej drogi. A tak naprawdę ta droga została zgubiona w tamtym właśnie momencie. Dobrze, a przejdźmy teraz do ojca w takim razie. Widzę zmarnowanie jego energii. Czy coś więcej? Taki duży impuls energii od niego. Kiedy zdarza się właśnie jedno z tych niebezpieczeństw, to jest po prostu bezpowrotne stracenie jej przez niego. Na rzecz kogo? No są wtedy takie odpady, z których każdy chętny może skorzystać, ale nie on. Jaki to jest, czy widzisz jakiś, jaki to jest procent jego energii? Ogólnej. To zależy od jego intencji i świadomości w momencie poczęcia, czy on był tego świadomy, czy nie. A jak jest nieświadomy? To mniejsza jest strata. A jak świadomy? To strata jest większa. Jakie to są wartości? Tak mniej więcej, o przybliżeniu, średnio. Ta większa strata pojawiła się 70%, a ta mniejsza 32%. Bardzo dużo. Dobrze. Czy odbierasz coś jeszcze na te tematy? Jeszcze przy tym temacie jest niebezpieczeństw i ojca. Widzę coś że ma to związek z czubkiem głowy mężczyzny, tak jakby jego czakra korony. Tam, tak jakby podczas poczęcia następowało uruchomienie jakiegoś takiego ruchu kołowego w lewą stronę, w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. I
kiedy nastąpi w trakcie poczęcia, to się tak jakby uruchamia się mechanizm pewnego otwarcia u niego. Tam. I w momencie, kiedy właśnie zostanie przerwany ten proces z jakiegoś powodu, nie następuje to poczęcie, to istnieje niebezpieczeństwo, że ten proces, który się u niego na czubku głowy uruchomił, że tam się nie domknie i potem mogą być wypływy jakiejś energii niekontrolowane takie przez niego świadomie, tak? Tak. Bo w momencie, kiedy nastąpiłoby to zapłodnienie, to by się otworzyło ten ruch i domknęło. Natomiast jeśli do tego nie dojdzie w jakiś taki sposób gwałtowny, to się może nie domknąć. I to ma swoje konsekwencje. Albo nie domknąć właściwie też. Rozumiem. A u matki? Matki, widzę takie rozpołowienie całej postaci ciała subtelnego, takie otwarcie, dwie furty ciała. Teraz zobaczyłam, co trudno mi opisać. Tak jakby w środku tej kobiety został wmontowany taki kojarzy mi się tak jak solarium, taki pojemnik tego rodzaju. Montowane to znaczy, że coś sztucznego? Tak. I że tam dostaje się embrion. Jest zamykane jej ciało subtelne i z powrotem nie ma śladu. I tam później odbywają się kolejne etapy rozwoju embrionu, energetyczne. I tak się dzieje, jeśli ona nie jest świadoma. Coś takiego mi się tu pojawiło. Świadomo. Słucham? A jeżeli jest świadomą kobietą? To nie następuje to otwarcie. Tylko widzę przepływ bardzo silny, intensywny, gwałtowny. Przepływ energii od jej podstawy przez całe ciało i wyrzut energii przez czubek głowy. Ale to nie jest niebezpieczeństwem wtedy? Nie, ona też wtedy na tym korzysta. Dobrze. To na tym pytaniu zakończyliśmy część oficjalną i teraz przejdziemy do dalszego badania tematu w części nieoficjalnej. Więc może zaczniemy jeszcze od początku. Powiedziałaś, że jest taki tunel, przez który wchodzi ciało subtelne, czy tak? Tak. Do poczęcia. Kto jest właścicielem tego tunelu? I z czego on jest utkany? Co to za energia?
Nie ma właściciela tego tunelu. Poszukaj przestrzeni. Na raz, dwa, trzy. Tryk. Poszukaj. Sama go znajdź. Ktoś przecież dba o ten tunel, opiekuje się nim. Pokazało mi się, że ten tunel powstaje z energii tego, z tego embrionu, tego jestem, które chcę tam się przemieścić. Dobrze. Dlaczego w takim razie ta część subtelna, która przychodzi, czuje na poszczególnych etapach strach? Co tam generuje się, ten strach? Tam się już zaczynają ingerencje. To są zewnętrzne byty, które już wtedy zaczynają działać na nie. Dobrze. W takim razie, czy dusza, która chce się wcielić na ziemi, podejmuje decyzję całkowicie samo stanowiąc o sobie, całkowicie ma wolną wolę? Ma wolną wolę, ale nie ma pełnej wiedzy, informacji. Kto zaburza tą wiedzę i informację? Kto blokuje dostęp do informacji? Wielu. Wielu, wiele źródeł, zobaczyłam, wielu anten jakby, zakłócenia specjalne, celowane różnymi falami. Czyli już tam jest ingerencja. Tak. Przed wcieleniem. A jakby nie było tej ingerencji, zobacz, cofnij się w czasie, zobacz, jest dusza i nie ma tej ingerencji. Czy ona decyduje się na wcielenie na ziemi? Część z nich tak, część nie. Czy widzisz teraz na powierzchni ziemi duszę taką, która całkowicie o sobie stanowiąc, jako wolna istota od ingerencji i od ingerentów wcieliła się i żyje teraz na ziemi? Tak. Czy ona jest w Polsce? Przemieszcza się. W takim razie wybrała sobie los? Czy nie ma tego losu, który jest zewnętrznym? Ona plecie sobie los na bieżąco. Czy jest fizyczna? Tak. Ale jej energia jest tak jakby na tyle silna, że przepala tamten rdzeń. I ona tak jakby zaplata tą swoją energię w ten sposób, dominując, jakby neutralizując ten główny rdzeń, który był nadany. Czyli w I w ten momencie... sposób nie ma to wpływu na jej los. Czyli na każdym etapie od embrionu była wolną istotą samostanowiącą. Tak. Czy przechodziła przez te, w takim razie przez te, przez tych ingerentów, przez tych strażników karmy, czy przechodziła obok nich? Tak. Czy oni ją widzieli? Tak. Widzieli i czy coś próbowali robić? Mi się wydawało, że zrobili. A ona, idąc dalej, tak jakby wytwarzała w sobie takie silne częstotliwości,
Rozbijała tam to, tamte mechanizmy, urządzenia, cokolwiek tam było Dobrze. wkładane. Ile jest takich istot na, czy może jaka liczba ci przychodzi? Ile jest takich istot na powierzchni Ziemi? 803. 803. A w Polsce? 11. 11. Czy to jest przypadkowa liczba? Ta 11? I tak i nie. Czy to jest komplet, który chcieli osiągnąć? Nie. A ile potrzeba do kompletu? Im więcej, tym lepiej. Dobrze. Czy jest to ciekawe dosyć? Czyli te istoty omijają ten system i wchodzą w wolne istoty. Znaczy przechodzą przez ten system, ale cały czas są wolne i samostanowiące. Tak, one go nie omijają, one przechodzą przez to wszystko i tutaj na Ziemi też funkcjonują tym wszystkim. One wytwarzają energię o określonej im bardzo intensywnej częstotliwości i jak one to rozwibrują, to opadają te wszystkie nakładki, wszystkie mechanizmy urządzenia i one to robią w całym procesie wcielania się, jak też będąc już tutaj na Ziemi w czasie rzeczywistym. Robię to w czasie rzeczywistym, na bieżąco cały czas. Czyli to są takie konkretne istoty, które są pełne wiedzy, pełne świadomości, nic na tym etapie wchodzenia w przestrzeń ziemską nie zostaje im wyczyszczone, zniekształcone, zabrudzone, zablokowane, tak? Ja to widzę tak, że to wszystko jest jak jakieś takie, przykleja się do nich, a one mogą się z tego strzepać. Że to wszystko jest na nie nakładane rzeczywiście, tylko one mają umiejętność zwrócenia tego za pomocą określonej częstotliwości, którą wytwarzają. Czyli zeszły tutaj z tą wiedzą, jak to zrobić. No, dla nich to jest takie oczywiste. Czy taka istota może nam się teraz pokazać i podzielić się wiedzą ze wszystkimi słuchającymi? Tak. To ja proszę o to, aby podzieliła się wiedzą, jak to może zrobić już dorosły człowiek, no wszyscy, którzy tego słuchają. Ona się uśmiecha, mówi, że jest zwyczajna. I że wszyscy ludzie posiadają tą umiejętność. Ona nie jest nikim szczególnym i ona jest jedna z tłumu. Dlaczego ludzie z tego nie korzystają w takim razie? Nie mają siły. Ta siła im zabrana jest na którym etapie wcielania? Stopniowo ją wytracają przy poszczególnym wcielaniu się tu na Ziemię. A jak wchodzi pierwszy raz, taka świeżynka wchodzi pierwszy raz i przechodzi przez ten tunel, czy ten tunel też pozbawia ją przechodzenie przez ten tunel, te poszczególne etapy, ten strach? Czy już ma takie działanie, gdzie wytraca istota siłę swoją, traci moc? Tak, tak. Czy powiedziałeś wcześniej, że ten tunel stworzyła sobie istota? Czy swojej energii. Ze swojej energii,
Stworzyła sobie tunel, który pozbawia ją mocy? Nie, tunel jest czysty, tylko natychmiast jak on się pojawia, zaraz przykleja się tam mnóstwo ingerencji, ingerentów. Czyli nie ma takiej mocy, takiej świetlistości, takiej wibracji i te ingerencje się po prostu przyczepiają do tego. No to co zrobić, żeby człowiek odzyskał taką moc, żeby mógł te wszystkie przyklejone, sztuczne, po prostu otrząsnąć się z tego? Ona się uśmiecha i mówi, nie bój się. Otrząsaj się, tak? Nie bój się, otrząsaj się. Dobrze, w takim razie Marto, czy możesz jeszcze coś tu dodać do tych poszczególnych osób, do matki, do ojca, do dziecka, jakieś informacje, co ci płyną, a które są istotne? Moja uwaga kieruje się cały czas do tej istoty, z którą przed chwilą rozmawiałyśmy, jeszcze tak jakby coś jeszcze tam nie było powiedziane. Dobrze, to ja poproszę o tą wiedzę. Ona mówi, że nie trzeba w życiu robić nic szczególnego. To, czym ona się zajmuje, jest normalną działalnością ludzką. Najważniejsze jest wewnętrzne światło. I to ono jest źródłem tej wibracji, która umożliwia zrzucanie tych nakładek, ingerencji. I każdy je w sobie ma. Tak. Co prawda, no nie porówno, kiedy już się tu pojawia na Ziemi, ale każdy ma umiejętność zwiększenia spotęgowania tego, rozwibrowania tego w sobie. Czy przebywanie w pobliżu takiej istoty jak ona aktywuje takie światło w drugiej istocie, w drugim człowieku? Wolna wola tu jest decydująca, bo odpowiedź brzmi i tak, i nie. Jeśli ta druga osoba chce, to tak. Ale to nie jest tak, że każdy, z kim ona przebywa, zaczyna ją naśladować. Bo ona nie rozdaje swojej energii. Piękne. A co się dzieje, jak taka istota jak ona w takim razie podlega, staje się matką? Jak zachodzi ten proces poczęcia w niej nowego życia? Co wtedy zachodzi? Ten obraz, który pojawił się wcześniej, ten przepływ, taki impuls energii od podstawy i wybuch na jej czubku głowy. No właśnie. I wtedy to też rozwibrowuje to energię w niej, to światło w niej, które w niej było. Ale tylko wtedy, jeśli są spełnione te warunki, o których wcześniej rozmawiałyśmy. Ta świadomość. I wtedy to rzeczywiście wtedy to pomaga w tym wewnętrznym świetle. A dziecko, które się rodzi? Ma większą porcję, ma większy potencjał tego. Jeśli chce, to ma więcej na starcie tego. Jeśli chce.
jeśli chcę. Czyli wolna wola nam się pojawia po raz kolejny. I gdzie jest tam energia kreacji? Sprecyzuj pytanie. W momencie poczęcia jest kokreacja trzech istot: matki, dziecka i ojca. Czy tam jest kokreacja, żeby powstało te nowe życie, tak? Pojawiło mi się taki obraz, że każdy z nich ma jakąś kreację. Każdy ma inną. Tak. A i tak najważniejsza jest ta dziecka, embrionu. W momencie poczęcia. Tak. Co tworzą nowego? Moc, odporność ciała subtelnego przyszłego dziecka od tego zależy. Im więcej jest świadomości w tej kreacji mężczyzny, im więcej jest świadomości, intencji, wolnej woli właśnie również, w intencji w tej kreacji, która następuje u każdego z rodziców, tym silniejsze jest pole energetyczne dziecka. Tym większą ma szansę rozwibrować w sobie to światło, które umożliwi sprawne kreowanie pomimo ingerencji wokół. A tutaj w tym procesie poczęcia też w części oficjalnej powiedziałeś, że u matki jest chcę. Czyli tak jakby inspiracja, pomysł, zamysł. U ojca pojawia się działam, czyli jako wykonawca tego zamysłu, energii żeńskiej. A u dziecka jestem, czyli powstanie nowego istnienia, czy tak? Tak. Czyli potrzeba jest współdziałania energii męskiej i żeńskiej, aby powstało coś, co nazywamy życiem. Pojawiła się swego rodzaju niezgoda tu na to. Że to jest niezbędne. Takie jestem i bez nich. Tak, jest. Rozumiem. Ale chodzi mi o te wcielenie takie w ciało fizyczne. Czy ta istota subtelna, czy może się wcielić tutaj bez matki i ojca? Mogłaby, ale miałaby zbyt słabe ciało subtelne, żeby przetrwać. Więc to jest tylko teoretycznie tak, ale w praktyce nie. No tu chodziło mi o tą po prostu fizyczność, cielesność przy tym. Chcę, działam i jestem, jeżeli chodzi o ten plan ziemski, fizyczny. Ja to cały czas widzę tak, że ta istota, która się wciela, jest taka niezależna, a ojciec i ta matka daje taką jakby warstwę ochronną, takie warstwy, kilka tych warstw, dzięki którym możliwe jest wcielenie się w tego
tego embrionu, by stać się ciałem też fizycznym. Ale z jakiegoś powodu cały czas mi się pokazuje, że te działanie matki i ojca nie buduje przede wszystkim energetycznie. Czy rozumiem, czy w takim razie ten embrion, który się tutaj tworzy, czy ta istota, która schodzi tutaj, żeby być cielesna, czy ona wybiera sobie tą matkę i ojca? Poniekąd tak, ono wybiera energię, do której spływa. Ale w naszym rozumieniu ono nie wie, co to jest za człowiek, co to jest za rodzinę. Częstotliwością, wibracjami i jakościowymi parametrami, tak? Częstotliwością wibracji. Czyli jest wpływa w tą wibrację, którą tworzy tych dwoje w tamtym momencie. Powiedziałaś przed tym, że są czasami właśnie zaburzenia czasoprzestrzenne i że ta dusza wpada w nie swój los. A los jest też skreowany przez kogoś zewnętrznego. Czy to jako takie koziołkowanie? I niemożność powrotu na własną trajektorię lotu. Ilu, jak wielkie ilości tu tych dusz, te koziołkowanie, te poplątanie dotyczy? Wielu. Tak w procentach mniej więcej? Średnio. W procentach średnio? 80% żyjących ludzi na Ziemi. I konsekwencje dla nich to jest pogubienie w takim razie, jak już opowiedziałaś. Takie życie cały czas jakby nie na swoim miejscu, tak? Nieumiejętność też dostrzeżenia celu swojego bycia. I też później kierunku po tym. Co jest przyczyną tego zagmatwania, zaplątania, niedopasowania? Główna przyczyna tego. Co ci się pojawia na raz, dwa, trzy, pstryk? Pierwsze pojawiło mi się poczęcie, podczas gdy rodzice są pod wpływem substancji zmieniających świadomość. Na przykład alkoholu. Alkohol, narkotyki, tak? Tak. Czy papierosy też do tego należą? W mniejszym stopniu, ale też. A czy te napoje energetyczne, tak zwane? Jeśli jest ich dużo. Jeśli to jest duże nasycenie ciała nimi. A taka na przykład Coca-Cola? Nie. Kawa? Nie. Dobrze. Dobrze. Czy coś jeszcze chcesz tu dodać? Takie pojawiło mi się zestawienie tej istoty, z którą wcześniej rozmawiałyśmy, tej osoby, która żyje na Ziemi, na tych wysokich częstotliwościach wolnej woli, z tymi ludźmi, którzy przeszli to koziołkowanie.
jak patrzę na nią i na nich, to tak jakby to był inny gatunek. Inny gatunek człowieka, tak? Mhm. Czyli tam jest ingerencja na poziomie DNA już, tak? Najczęściej, nie w 100%, ale najczęściej rzeczywiście takie osoby rzeczywiście są poddane ingerencjom. I rozumiem, że to nie jest DNA, jakieś ludzkie pomieszanie ludzkich ras, tylko jakieś rasy, czy potrafisz wymienić, czy to są jakieś, nie wiem, zwierzęce domieszki? Bardziej pokazuje mi się jako wiele podpięć, urządzeń, implantów. Bardziej w tym kierunku. Ja rozumiem. Czy jest coś pozytywnego, optymistycznego? Czy możemy zakończyć ten protokół, który przyniesie właśnie te dobro, tą świadomość dla ludzi żyjących tutaj, jak mogą wyjść z tej ingerencji, z tych ingerentów, z tych podpięć, z tych technologii i odzyskać siebie w pełni? Wolna wola i pokazała mi się woda tej planety jako remedium oczyszczające. Tu jest dużo wody, tak, na tej planecie i można z tego skorzystać. Ale musi być czysta. Dlatego coraz mniej. Ale jest. Woda pomaga się z tego wyzwolić. Tak. Co jeszcze? Częstotliwości bliskie tym, z których korzysta właśnie na przykład tamta istota świadoma na Ziemi. Takie zdjęcie tego szumu częstotliwości innego rodzaju, które nie są tymi jasnymi częstotliwościami. Ale to jest proces powolny. Pokazuje mi się, no to nie jest tak, że tak wstryk. Ale to jest do zrobienia. Tylko z wielu z tych, którzy najbardziej tego potrzebują, nie chcę tego właśnie. Bo nie mają kontaktu ze swoją wolną wolą. Nie czują, nie rozumieją, boją się tego, tak? To nawet nie jest rozumieć czy bać się. Nie ma kontaktu. Nie ma. Nie płynie jakby impuls nerwowy, impuls energetyczny, elektryczny. Nie przeskoczy jakby tej różnicy potencjałów. Za duża różnica, tak? Mhm. Musiałoby być po prostu ogólne trzęsienie ziemi. Szok energetyczny, tak. No dobrze.
czyli czysta woda, czyste wibracje ziemi, natura. A jak ma się do tego miłość? Nie, nic mi się nie pokazuje związane z tym. No dobrze, chyba zakończymy to badanie, chyba że chcesz jeszcze coś dodać, albo ta istota chce nam coś powiedzieć. Jeszcze raz powtarza wolna wola. I naszą wolną wolą decydujemy się wyjść ze wszelkiego zniewolenia i odzyskać siebie. Dziękuję w takim razie Marto za ten protokół badawczy, niezwykle interesujący i zaskakujący. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué?
Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esa información sale de una fuente, por así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre, o casi siempre, alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy: albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones.
I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común, vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros.
ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.